Siemanko wszystkim, tu Lislav. Witam was w kolejnym odcinku serii Kim Był. Dzisiaj pogadamy sobie trochę o raperze Lil Jojo, którego myślę, że większość z was gdzieś tam powinna kojarzyć, ale jednocześnie prawdopodobnie nie orientujecie się do końca w tym, kim on był, co robił, czemu zginął, etc., etc. No i właśnie w tym filmie sobie to wszystko wyjaśnimy. Film ten powstał przy współpracy z Kacperem z kanału Drill News. Kanał ten nie jest po polsku, ale naprawdę warto go obczaić, warto te materiały, które się tam pojawiają, sobie obczaić, bo są naprawdę bardzo ciekawe. Link macie oczywiście w opisie, naprawdę wam gorąco to polecam. Jednocześnie chciałbym wam zapowiedzieć, że zgodnie z tym, co pisałem na Trapstars Polska jakiś czas temu, w najbliższym czasie na kanale powinna się pojawić historia King Vona, a potem historia Playboya Cartiego, m.in. Polo G itd., itd. No i standardowo zapraszam was na grupę Trapstars Polska, do której link macie w opisie. Jeśli interesuje was amerykański rap, trap, a na tej grupie was jeszcze nie ma, to nie czekajcie, tylko kliknijcie w link w opisie, a tymczasem my przechodzimy sobie już do sedna. Lil Jojo urodził się 6 kwietnia 1994 roku w Chicago jako Joseph Coleman i wychowywał się na południu Chicago w dzielnicy Englewood na terenach Brick Squad 069, czyli setu gangu Gangster Disciples. Uczęszczał on do Paul Robeson High School, gdzie miał dość dobre oceny, dobrze się uczył, dobrze sobie radził i był też bratem rapera Swag Dinero, no i są oni do siebie z wyglądu dość podobni. Jojo był dość znanym i szanowanym członkiem swojego setu Brick Squad. W 2012 roku wypuścił on diss track w stronę Chief Keefa i Lil Risa pod tytułem I Got That Stack. 3 września 2012 roku Lil Jojo jechał sobie rowerem, kiedy nagle spotkał Lil Risa i jego ojca i zaczął do nich celować z pistoletu. Następnego dnia, czyli 4 września 2012 roku, Lil Jojo wdał się w sprzeczkę na Twitterze z Lil Risem i Chief Keefem, a następnie udostępnił im swoją lokalizację i pojechał on na przejażdżkę rowerową, kiedy nagle okazało się, że śledzą go jakieś osoby jadące w szarym Fordzie. Następnie z tego właśnie szarego Fordu wysiadły 3 osoby i oddały strzały w kierunku Lil Jojo. Raper zginął na miejscu od odniesionych obrażeń. Po śmierci Lil Jojo jego set 069 Brick Squad przyjął nazwę Jojo World. Jojo po śmierci był obrażany przez różne osoby, stając się osobą dość, jak to powiedzieć po angielsku, disrespected. Po jego śmierci Chief Keef upuścił na Twittera taki oto tweet, który sprowadził na niego podejrzenia o to, że to on był mordercą rapera oraz taki dość duży hejt, można powiedzieć. Jednak potem Chief Keef tłumaczył się, że ten wpis nie był jego, po prostu że ktoś mu sakował Twittera i dodał to za niego. Zabójcy Lil Jojo do dziś nie zostali schwytani, jednak spekuluje się, że mogli nimi być Pupumen setu SMB, Ray Rilas Obloku oraz Kiki setu Lamron. Jednak to nie jest potwierdzone, policja nie postawiła nikomu zarzutów, nikt nie został oskarżony, skazany ani nic takiego. Okej, to już by było na tyle w tym odcinku, ja się już z wami żegnam. Jeśli odcinek się wam spodobał, to nie zapomnijcie wejść na mojego Instagrama, na mój muzyczny kanał, na grupę Trapstars Polska, do której link macie w opisie, oraz na kanał Kacpra z kanału Drill News. Kanał nie jest po polsku, jak już mówiłem, ale naprawdę warto na niego wejść, bo materiały, które się na nim pojawiają, są naprawdę bardzo, bardzo ciekawe. Okej, to by było na tyle. Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się. Cześć.